Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zaparzyć kawę zieloną. Do filiżanki wsypuję 2 łyżeczki zielonej kawy. Następnie zalewam to gorącą wodą o temperaturze 98 stopni. Kawa powinna zaparzać się przez około 10 minut. Można do niej dodać kardamon lub ksylito. Nie powinno dodawać się do niej mleka. Teraz opowiem Wam o właściwościach zielonej kawy. Kawa zielona ma właściwości odchudzające. Jej codzienne picie wspomaga metabolizm. Zawiera kwas chlorogenowy, który oczyszcza organizm. Powinno się ją pić 2 razy dziennie.